Po dojeździe na miejsce okazało się, że palą się składowane na placu tej hurtowni palety drewniane, pojemniki plastikowe i beczki metalowe, w których po części były substancje ropopochodne. W wyniku naszych działań udało się uratować dwa budynki tej hurtowni. Zostały tylko nadpalone zewnętrzne części tych obiektów. Nie znamy przyczyn, pytaliśmy się tu na miejscu też, co mogło być przyczyną. Nikt z właścicieli, z pracowników hurtowni nie staje nam powiedzieć. Zapaliło się na tym składzie materiały, które były składowane.